Dziś, w Dniu Bezpiecznego Kierowcy, zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas letnich podróży. Brak skupienia, zmęczenie i lekceważenie przepisów to przyczyny wielu wypadków. Na półmetku wakacji na drogach województwa śląskiego doszło już do 177 wypadków, w których zginęło 13 osób. Karolina Komada. Te liczby z dnia na dzień rosną. W czwartkowe popołudnie 57-letni kierowca jednośladu zmarł w szpitalu po tym, jak pijany kierowca Iveco zjechał na przeciwległy pas. Na taśmach policyjnej grupy Speed zapisał się ostatnio kierowca pędzący Bentleyem o 74 km za szybko, choć w tym przypadku nikomu nic się nie stało, to pijani kierowcy lub ci podróżujący z nadmierną prędkością często powodują wypadki. Nieustąpienie pierwszeństwa, pierwszeństwa na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa osobie, która jest na przejściu dla pieszych, niezachowanie odległości od poprzedzającego pojazdu, ale to wszystko gdzieś tam znajduje również taki wspólny wątek jak prędkość. Prędkość później po prostu mniej wybacza i zdecydowanie są gorsze efekty w przypadku kolizji, wypadku, uderzenia w pieszego. Od początku wakacji policjanci patrolują śląskie ulice ze wzmożoną siłą. Nasilenie ruchu drogowego też jest większe, a także liczba wypadków. Tylko od początku przerwy wakacyjnej na śląskich drogach zginęło 13 osób, w tym kierowcy samochodów osobowych, motocykliści czy pasażerowie tych jednośladów. Rannych w wypadkach było 198 osób. Pomocy udzielają im ratownicy medyczni, którzy poruszając się motoambulansami mogą znacznie szybciej dostać się na miejsce zdarzenia. W aglomeracji są dwa takie motoambulanse. Wyposażeniem nie różnią się niczym od zwykłej karetki. Także mamy dostępne wszystkie leki, mamy respirator, mamy defibrylator z możliwością stymulacji kardiowersji, tak więc naprawdę możemy podejmować medyczne czynności ratunkowe, nie tylko pierwszą pomoc. Jeżeli dojedziemy pierwsi na miejsce, to przede wszystkim trzeba zabezpieczyć to miejsce, żeby nie zwiększyć ilości osób poszkodowanych. To jest zawsze istotne. Jeżeli na przykład nie ma jeszcze na miejscu Państwowej Straży Pożarnej, no to trzeba to zrobić własną maszyną. Własnego sprzętu używa też Inspekcja Transportu Drogowego. W te wakacje sprawdzono już ponad 20 tysięcy autokarów. Z roku na rok jest coraz mniej nieprawidłowości. To jest zauważalne zmniejszenie, po pierwsze, ilości usterek stanu technicznego. Dużo mniej dowodów rejestracyjnych jest zatrzymywanych w stosunku procentowym, porównując do tego, jak było w latach ubiegłych. Ale też nawet ta liczba nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowcy jest kilkukrotnie niższa w ramach tych kontroli bezpiecznego autokaru niż było to w roku ubiegłym. Przypominamy, kilkukrotnie niższa będzie też prędkość na drogowej trasie średnicowej na odcinku Chorzów-Katowice. W południe 24 lipca został uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości. Ma 1300 metrów, a dozwolona prędkość to 80 km na godzinę.